Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie i to jest copiątkowa analiza sytuacji na frontach, rozmowa o wojsku, o armii, którą od wielu miesięcy prowadzę regularnie z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Zanim się z nim połączę, mam jedną dla mnie ważną wiadomość. We wrześniu będzie druga rocznica powstania Układu Otwartego i z tej okazji chciałbym zaprosić w każdym razie niektórych z państwa chociaż na imprezę, na spotkanie. 17 września o godzinie 17 będą urodziny Układu Otwartego. Oczywiście nie mogę zaprosić wszystkich i bardzo wielu osób, dlatego w pierwszej kolejności zapraszam patronów, ale też osoby, które nie są patronami. Jeśli chciałyby wziąć udział, serdecznie zapraszam państwa. Proszę wysłać informację o tym, że chcielibyście przyjść na pod adres kontakt@ukladotwarty.pl, kontakt@ukladotwarty.pl. Ten adres znajdziecie pod tym nagraniem. Mam tam pewien limit miejsc i ci z państwa, którzy zgłoszą się pierwsi, bardzo mi będzie miło was gościć jako reprezentantów przynajmniej części słuchaczy. Impreza będzie wyglądać tak, że na początku będzie taka nietypowa dosyć rozmowa, którą będziemy nagrywać i transmitować dla państwa, a potem będzie wino, piwo i rozmowy z gośćmi. I będą, co ważne, w tej imprezie będą uczestniczyć goście Układu Otwartego. I za chwilę zaproszę jednego z gości. Domyślacie się państwo kogo? Już za chwilę się z nim łączę. Jak zawsze tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim patronom, mecenasom. To dzięki wam ten program robię, a teraz już łączę się z panem generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. OnGeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma E2V zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Dzień dobry, panie generale. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Zanim zaczniemy, przekażę oficjalnie zaproszenie również dla pana na drugie urodziny Układu Otwartego. Trudno sobie wyobrazić bez pana, jest pan najczęstszym gościem tego programu. Co piątek poświęca pan nam czas, za co bardzo, bardzo dziękuję. I jeśli uda się panu, rozumiem, że jest taka szansa, to serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję panu za zaproszenie, dziękuję za pamięć. Pan generał wcześniej już powiedział, że jest szansa, że odwiedzi nas, więc będziecie państwo mieli też okazję porozmawiać bezpośrednio. I mam też dla pana, jeszcze zanim zaczniemy, i dla państwa jedną ważną informację. Otóż tydzień temu namawialiśmy do zrzucenia się jeszcze, do rzucenia się na ten, na naprawę tego pojazdu, tej ciężarówki, która ma ciągnąć haubice dla pułku Kalinowskiego. I celem było to, żebyśmy zebrali 10 tysięcy złotych. Ponieważ atmosfera już jest trochę inna niż była, miałem pewne obawy. Otóż te 10 tysięcy złotych zebraliśmy w 3 godziny po rozpoczęciu premiery programu. Po prostu... Brawo. Brawo dla państwa i dla pana generała, bo pan również do tego namawiał. Co więcej, zaznaczyliśmy wtedy, że jeżeli płacicie państwo, jeżeli zostaną jakieś pieniądze, to je wydamy na dodatkowe rzeczy, które pomogą albo żołnierzom pułku Kalinowskiego, albo kogoś innego. No więc chcieliśmy zebrać 10 tysięcy, mamy w tej chwili 32 tysiące złotych, o ile pamiętam, górk. Czy mamy 27 tysięcy, nie, przepraszam, 37 tysięcy. Zebraliśmy więcej, więc mamy 27 tysięcy górki
którą oczywiście przeznaczymy na pomoc dla żołnierzy. Już rozmawiałem, dzwoniłem na Ukrainę. Zakupimy sprzęt medyczny, jakieś stazy i rozmaite takie rzeczy, które są potrzebne żołnierzom. Tam dla pułku ukraińskiego, a też dla innych jeszcze jakieś tam stroje takie wojskowe i opony do samochodów. To wszystko Państwu pokażemy, jak kupimy. Samochód już wreszcie mogliśmy go odebrać i chyba się zaczyna, albo zaraz się zacznie naprawa. I dokonują już on tutaj przedstawiciele w Warszawie pułku ukraińskiego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Jeden z gości wpłacił, jeden ze słuchaczy naszych zresztą wpłacił 10 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo panu dziękuję, ponieważ podpisał się jako anonim, więc nie będę ujawniał, ale nawiązałem kontakt z tym miłym panem. Serdecznie panu dziękuję. I też bardzo przy tej okazji chciałem podziękować Michałowi Czekalskiemu, który pomaga mi bardzo w organizacji. Michał, serdeczne chłopie, dzięki. Ten człowiek naprawdę dużo czasu temu poświęcił. Też Iryna, która pracuje, Ukrainka, która pracuje w Instytucie Wolności, też nam pomaga w sprawach organizacyjnych. Iryna, również bardzo ci dziękuję. Przepraszam, że zająłem tyle miejsca temu, ale czuję się w obowiązku. Jak już będzie wszystko gotowe, to pokażemy to Państwu. To już będzie wkrótce na pewno. Panie generale, i dziękuję panu za pomoc, bo pańskie słowo tutaj wiele znaczyło, myślę, dla naszych słuchaczy. Dziękuję i widzów. Bardzo wszystkim tym, którzy płacili, którzy popierają to, co pan robi, a ciągnik artyleryjski jest bardzo potrzebny i na pewno się bardzo przyda na froncie. Można mówić mała rzecz, ale mała. Z tych małych, wielu, wielu małych rzeczy składa się pomoc. Rozmawiałem na ten temat też, zresztą wkrótce będzie też rozmowa z taką osobą, która zajmuje się pomocą i właśnie opowiadała o tym, jak te małe rzeczy się składają na gigantyczną pomoc dla żołnierzy walczących, jak ciągle ona jest bardzo potrzebna i ciągle jest bardzo ważna, że gdyby nie było tej pomocy, tych wielu mniejszych i większych rzeczy, to na froncie byłoby trudniej, a i tak nie jest łatwo. I przejdźmy do opowieści o tym, co się dzieje, panie generale. Znaczy generalnie zacznijmy może od tego, co kumuluje uwagę wszystkich, czyli kontrofensywa. Kontrofensywa rozwija się bardzo wolno, ale się rozwija. Ukraińcy powoli spychają wojska rosyjskie na kierunku Melitpola i Berdiańska, poszerzając też rejon wyłomu. Widać wyraźnie, że Ukraińcy nie tylko prą do przodu, mając pozycję obrony armii rosyjskiej, ale również poszerzają wyłomy na boki, czyli czynią jakby warunki do tego, że w przypadku, gdyby Rosjanom padło do głowy kontratakować, będą mieli osłonięte swoje skrzydła Ukraińcy. I to gwarantuje powodzenie w tej operacji. Podkreślam, że nie ma jakiegoś szalonego postępu, ale generalnie jest on większy niż był na początku kontrofensywy, czyli generalnie widać wyraźnie, że po pierwsze Ukraińcy są już głębiej niż do tej pory byli, czyli są za pierwszą pozycją obronną armii rosyjskiej główną, są przed drugą, ale widać wyraźnie, że między pierwszą a drugą pozycją główną Rosjanie nie mają tyle pól minowych, tyle przeszkód terenowych, przygotowali fortyfikacyjnie, inżynieryjnie, bo Ukraińcy mają większe tempo w tych działaniach, w tym rejonie między pierwszą a drugą pozycją. To świadczy o tym, że Rosjanie skupiali się przed pierwszą pozycją, a nie mieli już czasu, może i sił, żeby tak samo jak przed pierwszą zrobić systemy zapór i pól minowych przed drugą. Druga rzecz istotna to, że widać wyraźnie, że Ukraińcy koncentrują uderzenia w tym kierunku, bo jeżeli jeszcze do niedawna, jeszcze miesiąc temu, na tym kierunku uderzała jedna brygada, wzmocniona brygada, która walczyła przez 5, 6, nawet więcej niż tydzień czasu, to w tej chwili na tym kierunku, w rejonie wyłomu, na pewno od czoła uderzają dwie brygady. Jedna 82, ta sławna, o której się mówi w mediach od 3 dni, ale na skrzydłach są również brygady, które poszerzają ten wyłom i czynią osłonę dla tych, które prą do przodu. To widać wyraźnie, że widać w tym wyłomie, który Ukraińcy zrobili w obronie rosyjskiej, są już 4 wzmocnione brygady. To świadczy o tym, że Ukraińcy koncentrują uderzenie, wzmacniają to uderzenie, że ono jest silniejsze niż było pierwotnie,
budzi to nadzieję, że tempo wzrośnie i że tam do tej drugiej pozycji dojdę niebawem i będą tą drugą pozycję łamać. Za drugą pozycją będzie jeszcze pewnie trzecia. Za trzecią mam nadzieję, że i wszystko na to wskazuje, że Rosjanie nie zdążą przygotować kolejnych pozycji obronnych, dlatego że Ukraińcy ogniem HIMARS-ów, swojego lotnictwa, choć w ograniczonym zakresie, ale i artylerii, i Storm Shadowów dewastują wszystko to, co Rosjanie czynią za trzecią pozycją. Przede wszystkim infrastrukturę logistyczną Rosjanie niszczą. Zresztą odcięli w tej chwili Krym od Krym jako bazę logistyczną dla zaopatrywania wojsk w Zaporożu i to spowoduje, że Rosjanie będą mieli poważne problemy, gdy Ukraińcy dojdą do trzeciej pozycji tej zasadniczej, będą mieli trudności Rosjanie z utrzymaniem tej pozycji i ich obrona na kierunku zaporowskim, na kierunku do Morza Azowskiego będzie zagrożona. I dobrze, ale to Ukraińcy muszą być konsekwentni, muszą zdecydowanie uderzać, muszą skupić na tym kierunku główny wysiłek, bo jest obiecujący. Tym bardziej, że również w części zaporowskiej, zachodniej części Zaporoża na kierunku Orychowa, również Ukraińcom udało się przełamać część pozycji pośredniej armii rosyjskiej i to jest kolejne jakby włamanie w tą obronę. Ciekawe rzeczy dzieją się na wschodnim brzegu Dniepru. Mówiliśmy o tym kiedyś u pana, bodajże, kiedy prognozowaliśmy, jakie mogły być kierunki działań. Wspominałem również, że dobrym kierunkiem byłoby sforsowanie Dniepru i uderzenie w skrzydło broniących się wojsk rosyjskich na kierunku zaporowskim. W skrzydło i od tyłu. I można również wtedy podjąć działania, żeby uderzyć w kierunku na Krym w celu jego blokady. W tej chwili Ukraińcy mają dwa przyczółki, wprawdzie nieduże jeszcze, ale mają dwa przyczółki, na których się umocnili na wschodnim brzegu Dniepru. Widać wyraźnie, że Rosjanie są tą sytuacją zaskoczeni, a wnioskuję to z tego, że Rosjanie nie kontratakują, czyli nie mają sił do tego, żeby uderzyć na te przyczółki i wrzucić Ukraińców do Dniepru. A zatem wydaje się, że Ukraińcy stwarzają sobie warunki do tego, że w przypadku większego włamania się w obronę armii rosyjskiej na kierunku Melitpola i Berdiańska, być może będą warunki ku temu, żeby sforsować Dniepr większymi siłami i z tych przyczółków wykonać uderzenie na tyły i skrzydło armii rosyjskiej w rejonie Zaporoża i odciąć Krym. Ale to jest, mam nadzieję, przyszłość. Warunkiem jest to, żeby Ukraińcy mieli odwody strategiczne i żeby sytuacja na pozostałych odcinkach frontu była w miarę stabilna i pod kontrolą armii ukraińskiej. To jeżeli chodzi o kierunek zaporowski. W centralnej części frontu... A proszę jeszcze powiedzieć, zanim pan przejdzie do następnego, odcinka, jak głęboko weszli w tym rejonie Ukraińcy w stosunku do początku kontrofensywy? Według szacunków szerokość pasa, szerokość tego korytarza jest 4-6 kilometrów, przepraszam, a głębokość jest 10-12. Niektórzy mówią, że 8, ale ja z tego, co mam informację, to jest już prawie 12 kilometrów, to jest dużo. Prawdzie do morza jeszcze ponad 70, ale to jeżeli uda się przełamać drugą pozycję i trzecią, wtedy wojska wejdą w tak zwaną głębię operacyjną, niebronioną, gdzie nie ma zorganizowanej brony i to pozwoli im zwiększyć tempo działania. Rozumiem, że to, co jest ważne, bo pan opowiadał, cały czas mówił o tym, że trzeba skoncentrować swoje działania. Rozumiem, że tam skoncentrowali w jednym rejonie. Znaczy, z tego co wiem, tam są 4-5 brygad, które w tej chwili są w bezpośrednim kontakcie z armią rosyjską. To świadczy o tym, że Rosjanie spotkali się ze skoncentrowanym uderzeniem wojsk pancernych i zmechanizowanych, które może nie nazywają się wojska pancerne zmechanizowane, ale na swoim wyposażeniu mają czołgi i bojowe wozy piechoty. To wystarczy do tego, żeby tą rosyjską obronę łamać. Uważam, że jeżeli w ciągu tygodnia, dwóch tygodni tempo natarcia będzie utrzymane, to uda się Ukraińcom przełamać drugi pas obrony, drugą pozycję obronną. Wtedy powstaną warunki do tego, żeby po pierwsze spotęgować uderzenie na kierunku Morza Azowskiego i spróbować być może, jeżeli się zdecydują Ukraińcy, dwoma brygadami maksymalnie sforsować Dniepr i z przyczółków tych uderzyć na tyły i
skrzydło armii rosyjskiej w rejonie Zaporoża. Ta armia już ma problemy poważne, rosyjska, z logistyką. Dzięki tym uderzeniom w głąb, głębokim uderzeniom armii ukraińskiej. I to wróży powodzenie, jeżeli sytuacja, jeżeli chodzi o wsparcie armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o logistykę, się poprawi, Rosjanie będą mieli poważne problemy z utrzymaniem południowej części Zaporoża i części obwodu chersońskiego. A co na innych odcinkach? Bo chciał pan przejść do opowieści na bardziej na północ. Rosjanie podejmują działania zaczepne na innych kierunkach. Co może być powodem tych działań zaczepnych? Przede wszystkim Rosjanie chcą utrzymać te terytoria, które zdobyli i które okupują. To jest ich główny cel. Po drugie, chcą wiązać siły armii ukraińskiej, żeby uderzenia, które Ukraińcy prowadzą na południe w kierunku zaporowskim, żeby były słabsze, bo Ukraińcy muszą cały czas angażować swoje większe siły na kierunku centralnym i na kierunku północnym. Jeżeli chodzi o kierunek centralny, w rejonie Awdijewki i w rejonie Bachmutu Rosjanie atakują, kontratakują w zasadzie. Dochodzi do bardzo zaciętych walk. Rosjanie nie mają powodzenia w zasadzie na kierunku na zachód od Doniecka. Nie mają powodzenia w tych natarciach, rozbijają się na obronę ukraińską. Natomiast na północy, w rejonie Bachmutu, Ukraińcy bronią się bardzo uporczywie. Na północ od Bachmutu, gdzie Rosjanie próbują to skrzydło, które zagraża Bachmutowi, wyprzeć z tej pozycji, czyli to wojska ukraińskie, które są na północ od Bachmutu, Rosjanie chcą wyrzucić z tamtych rejonów, ponieważ te wojska cały czas skutecznie ostrzeliwują i wojska rosyjskie w Bachmucie i na drogach dojazdowych do Bachmutu, paraliżując wojskom rosyjskim dostawy logistyczne. Ja powiem tak, panie redaktorze, dla mnie Bachmut to jest bitwa o symbol. Czy warto tyle wojska poświęcać o symbol? Ja to mówię może od roku czasu nie, ale od bardzo długiego czasu. Niektórzy mnie krytykowali, że ja uważałem, że Bachmutu nie należy tak bronić na taką cenę, ale Bachmut pochłonął, jeżeli chodzi o obie strony, po kilka brygad. Brygad będzie brakowało jednym, drugim. Ukraińcom będzie brakowało na kierunku, gdzie prowadzą kontrofensywę, ale Bachmut stał się taką maszynką do mielenia mięsa i wydaje mi się, że spełnieniem bardziej ambicji wojskowych, bo proszę zauważyć, na tym kierunku nie ma żadnego przyłomu. Na tym kierunku nie ma wejścia w głębię operacyjną ani obrony rosyjskiej przez Ukraińców, ani odwrotnie. W zasadzie tańczy się bitwa cały czas w jednym miejscu. I ta maszynka do mielenia mięsa pochłania ogromne ofiary. Tysiące żołnierzy poległo w Bachmucie. I proszę zobaczyć, że nie ma tam żadnego celu operacyjnego. Przekonany byłem, że w ramach kontrofensywy Ukraińcy uderzą na północ i południe od Bachmutu, ominą Bachmut i pójdą dalej w głąb przestrzeni tej operacyjnej do rzeki Siewierskiej Doniec, rozbiją wojska rosyjskie w łuku donbaskim i odbiją tą część wschodnią Donbasu. Nic takiego się nie dzieje. Te wojska nieustannie walczą o Bachmut i przesunięcia na froncie są w ciągu doby 50 metrów, 100 metrów, 150 metrów, a ofiar stosy rosną. Nie wiem, nie rozumiem idei tej operacji, bo jeżeli chodzi o Rosjan, mają taki rozkaz, ale czy Ukraińcy muszą w tą maszynkę się do mięsa pchać, tracić tylu żołnierzy, gdzie potrzebują żołnierzy gdzie indziej, ale to już jest sprawa tego dowódcy, który tam dowodzi. Mi tylko szkoda tych żołnierzy, którzy tak dobrą sprawę walczą o symbol, a nie walczą o to, żeby odbijać z rąk armii rosyjskiej okupowane terytoria, bo na tym kierunku nic się nie udało. Niestety. Proszę kontynuować. Na północ od Bachmutu Rosjanie prowadzą działania zaczepne, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, próbują wyrzucić wojska ukraińskie z tego rejonu między rzekami Zierebiec a rzeką Oską. To jest ten przepraszam, teren, czy to jest ten rejon? Czy to jest, teraz pan mówi o tym ataku, o którym pan opowiadał tydzień temu, że Rosjanie zaczynają atak na północy, tak? I to brzmiało tak dosyć groźnie. To dalej wygląda groźnie, dlatego że Rosjanie w tej chwili skumulowali wysiłek właśnie na tych uderzeniach. Chcą dojść za wszelką cenę do Kupiańska i do Borowej. Chcą wyprzeć wojska ukraińskie
z tego terenu, który Ukraińcy zdobyli w ubiegłym roku we wrześniu w ramach tej operacji charkowskiej. Widać wyraźnie, że Rosjanie stawiają na wszystko na jedną kartę, ponieważ tam zaangażowali cały swój potencjał odwodowy. Tam skierowali oba odwody strategiczne. Pierwotnie sądziłem, że będą trzymali w Bachmucie, w rejonie Bachmutu jeden odwód, jedną dywizję. Skierowali jednak na północ tą dywizję. Skierowali. Są za wszelką cenę na kierunku Borowa, na kierunku Kupiańska. Rozbić, przełamać obronę ukraińską, wyrzucić ich za rzekę Oską. Ukraińcy zorientowali się, prawdzie późno trochę, bo uważam, że ta obrona nie jest jeszcze gotowa do końca, ale zorientowali się i skierowali część odwodu strategicznego na wzmocnienie obrony w tym rejonie. I potencjał, który mają Rosjanie, jest przeważający nad potencjałem, który dysponują Ukraińcy, ale może mieć nadzieję, że Ukraińcom uda się ten rejon utrzymać. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli Ukraińcom uda się obrona w tym rejonie między rzekami Dzierebiec a Oską, prawdopodobnie muszą się liczyć z tym, że Rosjanie uderzą od północy z obwodu białogorodzkiego w tą przestrzeń, która jest między rzekami Oską i Doniec. Dlatego, że jest taka przestrzeń bezpieczna, ona chroni wojska te, które uderzają od północy przed uderzeniem z zachodu z kierunku Charkowa. I wróci temat, podejrzewam, jeżeli się uda im, Rosjanom, a ja bym tego kierunku nie wykluczał całkowicie, to kierunek, który byłby z Białogorodu na Bałakiję. My ją pamiętamy z ofensywy kwietniowej, kiedy Rosjanom się nie udawało. Toczyły się w tym rejonie bardzo ciężkie walki. Jeżeli by udało się Rosjanom zrolować obronę armii ukraińskiej na rzece Oską, to mają warunki do tego, żeby to uderzenie od północy pociągnąć bardziej na południe w kierunku na Bałakiję, a później na Słowiańsk i Krematorsk. Jest to bardzo niebezpieczne, w związku z tym muszą Ukraińcy wiedzieli część odwodu na ten kierunek, żeby tą operację zaczepną armii rosyjskiej zatrzymać. Przy czym ja mówiłem o tym, że Ukraińcy, przepraszam, Rosjanie mają dwie dywizje z odwodu strategicznego, między innymi to są dywizje pierwszej armii pancernej gwardii, ale oni otwarzają kolejne odwody. Według mojej oceny te odwody nie będą gotowe wcześniej, jak na koniec sierpnia. Czyli prawdopodobnie w tej chwili Rosjanie tymi siłami, które mają, będą chcieli wyjść na rzekę Oską, a jeżeli to im się uda, to mogą tymi siłami, które będą mieli na koniec sierpnia, to będzie około 5-6 brygad, mogą uderzyć od północy. Przy czym warunek jest jeden, że nie skierują tych sił na kierunek południowy dla wzmocnienia obrony na kierunku zaporowskim. Rosjanom jest bardzo ciężko w tej chwili prowadzić operację zaczepną, jednocześnie tą obronną na południu, ponieważ Ukraińcy sobie radzą na południu świetnie, na północy, jeżeli odwody, część odwodu strategicznego zaangażują do obrony na rzece Dzierebiec i Oską, to załamią natarcie armii rosyjskiej, Rosjanie, ich działania zostaną na całym froncie aktywne do tej pory, zatrzymane obroną ukraińską. Rozumiem, że to jest całość działań z ostatnich dni. Czy jest jeszcze coś, o czym pan już wspomniał? To jest to, co się dzieje na froncie, natomiast dzieje się jeszcze wiele innych rzeczy. To są uderzenia armii ukraińskiej na Krym, na obiekty na Krymie, obiekty wojskowe, bazy morskie, różnymi sposobami. To są również i uderzenia armii rosyjskiej na głównie na porty, które służą do przeładunku i do transportu zboża. Co jest jeszcze istotne? I bardzo częste bombardowania miast. Tak? W tym tygodniu został zbombardowany, a ataki rakiety spadły na Lwów. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Rosjanie atakują lotniska. Atakują lotniska armii ukraińskiej i wojskowej, cywilne. Wynika to z faktu, że te uderzenia, które są wykonywane między innymi na bazy morskie, na obiekty na Krymie, wykonywane są z użyciem sił lotnictwa armii ukraińskiej, która wyposażona jest w Storm Shadow, które są odpalane z pokładu samolotu. A zatem Rosjanie uznali, że jak będą niszczyli lotniska, to te samoloty nie będą mogły manewrować. I w zasadzie te samoloty cały czas są w ruchu między lotniskami, bo Rosjanie monitorują, gdzie one są, i natychmiast, gdy one się pojawiają w jakimś rejonie jakiegoś lotniska, natychmiast idzie uderzenie rakietowe. To bardzo komplikuje Ukraińcom
możliwości prowadzenia tych operacji uderzeniowych, ponieważ Rosjanie jakby śledzą te samoloty i tam, gdzie się tylko pojawiają, natychmiast wykonują uderzenia rakietowe na te bazy lotnicze, cywilne też, dewastując i bazę, infrastrukturę lotniczą oraz płyty lotniska, co jest dużym utrudnieniem przy starcie samolotów. Zresztą w ogóle w tej chwili dużo się w powietrzu dzieje, bo i Rosjanie bardzo aktywnili swoje lotnictwo wsparcia wojsk lądowych, lotnictwo uderzeniowe. Praktycznie nie ma odcinka frontu, gdzie by rosyjskie lotnictwo nie uderzało. I do tej pory wydaje się, że nie było tak aktywne, jak jest teraz, bo praktycznie od północy, zaczynając, a na południu kończąc, nieustannie lotnictwo rosyjskie wykonuje uderzenia w ramach wsparcia i walki wojsk lądowych. To jest bardzo duże utrudnienie dla Ukraińców, którzy nie mają tej przewagi w powietrzu, a którą obiecują, że będą mieli, jak uzyskają 16, ale nie wcześniej, jak w pierwszym kwartale przyszłego roku. To trochę późno. Znaczy trochę późno. To bardzo późno. Oczywiście. Bardzo późno, tak. Ukraińcy zestrzelili dwa helikoptery K-52 w czwartek czy w środę. I jeden z, już nie pamiętam, który z oficerów, z dowódców ukraińskich powiedział, że ten helikopter nie uniósłby się, gdyby nie miał części, które są produkowane poza Rosją, gdzieś na zachodzie. Prawdą jest, oczywiście. Znaczy, wie pan, to jest, my mówimy też u pana od dawna o tym, że sankcje oficjalne to jest jedna rzecz, a to, że jest wielu pośredników, którzy zajmują się przemytem broni i innych środków, komponentów do broni, to jest drugi rynek. Ogromny rynek, powiem, nie wiem, czy nie większy od oficjalnego rynku, który tak funkcjonuje. Trochę o tym drugim rynku, o tym, jak tych pośredników, akurat nie samego sprzętu wojskowego, rozmawiałem z panią profesor Agnieszką Legucką. Ta rozmowa była wyemitowana w czwartek wieczorem. Zachęcam państwa do obejrzenia, ale tam rozmawialiśmy też o tym właśnie, że te sankcje nałożone wreszcie zaczęły, przyniosły swoje efekty. To wiadomo, one nie mogły zadziałać szybko, ale ten dramatyczny spadek wartości rubla, no to jest taki właśnie długofalowy efekt działania sankcji, więc one zaczynają działać, aczkolwiek one też to nie jest tak, że od tego gospodarka upadnie i Rosja rynek padnie, zbrojeniowy... ale chciałem państwa namawiać do posłuchania. Tak, przepraszam. Nie, proszę uprzejmie. Bo tylko powiem dwa słowa, że tam mówimy o tym... Tak. Chodzimy sobie, niestety to jest... Nie, to ja przepraszam pana, to jest efekt tego niestety, jak rozmawiamy na odległość. To ja przepraszam, tylko powiem dwa słowa. O czym mówiła Agnieszka Legucka i o skutkach tych sankcji i o tym właśnie, jak Rosja ciągle omija sankcje przez pośredników w innych krajach. Tak? Znaczy jak część rzeczy, część swoich dóbr Rosja sprzedaje pomimo wszystko tylko po prostu lewymi kanałami, ale też jest, mówi o tym, jak Putin kupuje i swoje otoczenie, i jak kupuje ludzi. Mówi, ona nazwała to nekropolityką, ponieważ opowiada o takim zjawisku dużych dopłat, znaczy bardzo duże, w tej chwili zwiększono, nie wiem jak to powiedzieć, rekompensaty dla rodzin, których mężowie czy ojcowie zginęli na wojnie. Jaki jest tego skutek, że w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o 50 tysięcy liczba zawieranych ślubów, ponieważ liczą się z tym, no, że mężowie mogą nie zwrócić, w związku z tym zawierają śluby, żeby w razie czego kobieta mogła dostać pieniądze. To jest straszne. O tej nekropolityce, o rozmaitych innych rzeczach. Namawiam państwa do rozmowy z Agnieszką Legucką, ale też chciałem panu o tym powiedzieć. Już oddaję głos. Tak, dlatego chciałem tylko powiedzieć, że rynek zbrojeniowy rządzi się swoimi prawami i jest wielu dostawców, którzy skrzętnie mijają w różny sposób przez pośredników, jak pan wspomniał, w różny sposób i przemycają do Rosji komponenty do systemów różnych. Ten rynek bardzo jest mocny, jest bardzo żywotny i poza kontrolą w dużej części. To mnie, wie pan, zastanawia, że państwa zachodnie nie są w stanie kontrolować swoich zakładów zbrojeniowych i że część komponentów, które są unikalne, dociera jednak do Rosji i pozwala między innymi latać śmigłowcom K-52. Na koniec chciałem pana zapytać o uzbrojenie, które jest
na Ukrainie, które jest albo go jeszcze nie ma, ale uzbrojenie, które widzieliśmy kilka dni temu w Warszawie, o paradę Wojska Polskiego. Jak pan ocenia i samą tę paradę, i to, co pan zobaczył tam, i jak pan to ocenia jako dowódca, jako żołnierz? Znaczy, wie pan, marzeniem naszym było zawsze mieć nowoczesny sprzęt. W czasach, kiedy ja służyłem w armii, dowodziłem przecież trzema dywizjami, zawsze mieliśmy problem z przekonaniem polityków do tego, że trzeba się wyzbyć technologii poradzieckich. Mieliśmy czołgi PT, oczywiście T-72, mało leopardów, nazywanych przez których nie, używki, dobre bardzo leopardy 2A5, powiem lepsze od K2, ale to tak przy okazji, bo K2 to też są używki, które dostajemy. Panie redaktorze, serce rośnie, jak się to widzi, ten potencjał. Oczywiście jest to początek drogi, bo wtedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy silną armię, kiedy będą rozwinięte wszystkie dywizje, będą kompletowane do etatu pokojowego przynajmniej, będą miały sprzęt również ukompletowany do etatu pokojowego. Czyli będzie to armia, która będzie zdolna do obsadzenia sprzętu, który w tej chwili do Polski dociera. Będzie to armia, która będzie miała do tego sprzętu amunicję produkowaną w Polsce i polska armia będzie obsługiwana przez polski przemysł zbrojeniowy, a nie przez obcy. Bo ubolewam na tym, że wszędzie, gdzie czego byśmy nie robili w polskim przemyśle, za tym stoją Koreańczycy. Proszę zauważyć, że nawet przy wozie bojowym 4x4, który ma zastąpić BRDM-a, jest Kia, są Koreańczycy. A przypomnę, że przez przynajmniej ostatnie 12 lat w polskim przemyśle zbrojeniowym były czynione starania o to, żebyśmy byli producentem tego typu wozów w Polsce. Mało tego, był program, który nazywał się LOTR, tak, lekki opancerzony transporter rozpoznawczy, który był robiony w Polsce, na którego przygotowanie, czyli prace badawczo-rozwojowe, wydano duże pieniądze. Gdzie jest LOTR polski? Dlaczego znowu się pojawia koreański? Ja tego nie rozumiem, panie. Ja nie kwestionuję tego, że mamy czołgi, czy mamy wyrzutnie z Korei. Ale widać wyraźnie, że deprecjonuje się polski przemysł zbrojeniowy. Deprecjonuje się polską naukę, bo skoro nad tym pracowano LOTR-em tyle lat, zrobiono go, nie wiem na jakim etapie jest w tej chwili, bo się tym internetem nie interesuje, ale mam pamięć. I cały czas podkreślam, że ignoruje się polski przemysł zbrojeniowy. Kto za tym stoi? Nie wiem. Ale co by nie było, co się pojawia nowego, to jest zaraz Korea Południowa. Ja rozumiem, że jest taki problem, że przez lata ten przemysł zaniedbywano i no, bo nie było takiego poczucia zagrożenia, prawda? I też modernizacja wojska nie następowała tak szybko, jak powinna. Ale wszyscy to lekceważyliśmy. Może nie wszyscy, no ale duża część, no bo po prostu tak. nie wyobrażaliśmy sobie tego zagrożenia. A dzisiaj jest tak, że trzeba szybko kupować, tak? I to nie da się wyprodukować takich ilości, jakie są potrzebne szybko. Stąd pewnie te zakupy za granicą. Zgoda, redaktorze, na pewno się zgadzam z panem. Natomiast myśmy też mieli swoje osiągnięcia. Ja nie kwestionuję tego, że zakupujemy K2 czy Abramsy, ale my mamy też swoje osiągnięcia. Mieliśmy swoje projekty. NKTO, nowy kołowy transporter opancerzony 8x8 i 6x6. Przecież to było w programie. I dlaczego tego się w Polsce nie robi? To nie jest satelita 25. generacji. To jest wóz bojowy 4. 5. generacji. W naszym zasięgu to wszystko jest. Ja po prostu tego nie rozumiem i uważam, że brakuje nam tym decydentom krzty patriotyzmu. Bo wie pan co? Mówili nam cały czas o tym, że już armia rosyjska stoi u bram. To jest okłamywanie rzeczywistości. Ona nie stoi u bram. Ja cały czas podkreślam, że armia rosyjska nie jest gotowa w tej chwili do konfrontacji z kimkolwiek. Na to ma miażdżącą przewagę nad armią rosyjską. Nie straszmy tą armię rosyjską. Budujmy potencjał państwa polskiego, bo przemysł broniowy jest motorem, siłą napędową dla polskiego przemysłu ciężkiego. Skupmy uwagę też na polskich zdolnościach i na tym, co polskie. Panie redaktorze, wszyscy mówią, że są patriotami, tylko nie trzeba mówić, trzeba robić dla Polski.
ale ja uważam, że nasza nauka, nasze zakłady potrzebują polskiego wsparcia, a nie tylko demagogii, propagandy, a tak się zastanawiam, czy podatnicy mają świadomość tego. Przepraszam, to jest taka moja osobista, bardzo emocjonalna kwestia, ale powiem panu, że nie kwestionuję zakupów w Korei, tych czołgów i tych wyrzutni, Abramsów i tak dalej, trzeba wyposażyć armię. Ale nie ma w tej strategii żadnej wizji wspierania polskiego przemysłu. A to, co się mówi o polskim przemyśle, to ma tylko i wyłącznie wymiar propagandowy, bo my nadal niewiele robimy. No, jak rozumiem, tam częściowo, zwłaszcza przy tych zakupach koreańskich, ten sprzęt będzie polonizowany, więc jest taka opcja. No, ale to jest temat na osobną, długą rozmowę. Niewątpliwie, niezależnie od tego, jak oceniamy te obecne zakupy i ich potrzeby, to rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego jest niezbędny i to jest wielka też szansa dla polskiej armii, ale też dla polskiej gospodarki po prostu. Panie generale, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu również. Przypominam, 17 września. Dosyć symboliczna data, ale to nie z tego powodu, tylko z powodu powstania Układu Otwartego. Aczkolwiek Układ Otwarty pierwszy raz nadałem 9 września, ale organizacyjnie tak nam wypada, że zrobimy to 17. Będzie impreza. Tam jest ograniczona liczba miejsc, więc proszę bardzo, zgłaszajcie się państwo. My poinformujemy w mailu w zwrotnym, ile tych miejsc, kto z państwa, dla kogo z państwa możemy, zaprosić, więc zgłaszajcie się, proszę. Adres mailowy kontakt@ukladotwarty.pl. A w drugim czy w trzecim roku Układu Otwartego będzie sporo nowości, ale o tym za jakiś czas. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. We'll be right back.